Cześć, jeszcze przed filmem chciałbym powiedzieć jedną ważną rzecz. Nie wiem, czy o tym wiesz, ale sprawdzam profile osób, które aktywnie śledzą mnie na Instagramie. Link masz w pierwszej linijce w opisie, również nazwa to Czypian przez 2Y. Tymczasem ja już nie będę przedłużał, no i przechodzimy do odcinka. Cześć. Odcinki z niesamowitego świata Gambola przyjęły się naprawdę świetnie. Więc jeśli dobijecie 15 tysięcy łapek w górę, to od razu pojawia się film z tej właśnie kreskówki. Dzisiaj pokażę wam fakty, których na pewno nie znaliście, więc zapraszam do oglądania. Zacznijmy może od samej nazwy serialu. Tytuł wcale nie powstał po stworzeniu głównego bohatera. Sama w sobie nazwa Gumball miała na celu przypomnienie ludziom dzieciństwa, w których często pojawiały się gumy balonowe w kształcie piłeczek od tenisa. Chyba każdy z nas kiedykolwiek spróbował tego fantastycznego smakołyka. Pewnie wiecie, jak wygląda dom państwa Robinsonów. Co ciekawe, istnieje on naprawdę w Vallejo oraz jest identyczny. Chcielibyście go zobaczyć na własne oczy? Twórca kreskówki Ben Bocklet był zafascynowany animacją już w wieku 14 lat, gdy zobaczył Akirę. Karierę w dziedzinie animacji zaczął 4 lata później. I myślę, że wyszło mu to naprawdę świetnie. Wydaje wam się, że kreskówka to tylko i wyłącznie zmyślona opowiastka, jakieś historie, Nie jest tak do końca. Niektóre sceny nawiązują do prawdziwych sytuacji z życia twórcy, czyli Bena. Pomijając to, że Watersonów wzorował on na swojej rodzinie, obok jego domu, gdy był jeszcze mały, mieszkali sąsiedzi, których w serialu porównał do Robinsonów. Mimo iż tego nie widać, i pewnie tego nie wiecie, ale nasi główni bohaterowie tak naprawdę są w 3D. Dlaczego? Ze względu na stałą interakcję 2D i 3D, no gdyby oni byli w 2D, bardzo trudnym byłoby techniczne tworzenie kreskówki. W całym filmie pojawiło się naprawdę wiele nawiązań do znanych filmów. Między innymi Kapitan Elmore to nawiązanie do Kapitana Ameryki, natomiast Kebab Fighter nawiązaniem do Street Fighter. Warto też powiedzieć, że jedna z form Penny, Bros, przypomina meduzę z mitów greckich oraz meduzę z filmu The Titans. Drzwi, które tak często zamykają i otwierają się, co jest bardzo popularną sceną w serialu, to tak naprawdę prawdziwe zdjęcie. Tak, dobrze słyszycie, jest to prawdziwe zdjęcie. Te drzwi tak naprawdę nie zostały stworzone komputerowo. Jeżeli ktoś jest ciekawy, właśnie tak wyglądał Gumball na początku jego tworzenia. Warto też powiedzieć, że cała kreskówka tworzona była w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii oraz Irlandii. Teraz taki mały błąd. W odcinku DVD Gumball powiedział, że ma 10 lat, co jest błędem, gdyż jak wiemy ma on 12, czyli jest to taki po prostu błąd w tłumaczeniu. Jest to koniec dzisiejszego odcinka, dziękuję za oglądanie, jeżeli ci się spodobał, to nie zapomnij o łapce w górę. Te 15 tysięcy pojawia się następne, myślę, że coś takiego byłoby dość fajne. Oczywiście nie zapomnij o zasubskrybowaniu mojego kanału, jeśli ci się spodobał, ja już nie będę przedłużał. Żegnam się z wami, do następnego razu, czyli do pojutrze. No i cześć.